Dzień dobry panie, szanowni państwo. Pozwoliłem sobie państwa tutaj poprosić, chociażby z tego względu, że na ostatnim spotkaniu w studiu telewizyjnym powiedziałem, że wystąpiliśmy o dokumenty, które miały świadczyć o tym, że prezydent Sikora prowadził działalność gospodarczą wtedy, kiedy CBA wystąpiło o jego odwołanie. I było to tak, że prezydent powiedział nam, że nie ma w tym dokumentach nic takiego, co mogłoby doprowadzić do tego, że pan prezydent Sikora został odwołany. My czytając te dokumenty, ja państwu tu za chwilę pozwolę sobie kilka fragmentów zacytować, doszliśmy do wniosku, że to jest uzasadnienie tej decyzji CBA tak naprawdę jest miażdżące i dla pana prezydenta Malinowskiego i dla pana prezydenta Sikory. Bo z tych dokumentów jasno wynika, że prezydent prowadzi działalność gospodarczą, że to co robił, czy firmował, czy nie firmował, czy sporządzał te dokumentacje, prowadziło do tego, że ta działalność gospodarcza była prowadzona. A dokumenty, które otrzymał pan prezydent Malinowski, mówiące o tych sprawach, trzeba było do publicznej wiadomości pokazać wtedy, kiedy o te dokumenty upominali się radni, kiedy upominały się media, chociażby z tego względu, że nie pokazując tych dokumentów, pan prezydent uwikłał się w dziwną sytuację. Po pierwsze, złamał przepisy ustawy i złamał przepis konstytucji, który mówi o tym, że takie dokumenty, które nie są poufne, które nie są tajne, powinny być przekazywane mogą być przekazywane do opinii publicznej. W związku z tym, że żeby nie przedłużać i żebyście państwo jakby mieli od razu obraz sprawy, ja pozwolę sobie zacytować, odpowiadając na przesłany przez pana wniosek pana posła wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 sierpnia 2014 roku. W załączeniu przekazują wniosek o odwołanie wiceprezydenta Grudziądza, pana Marka Sikory. Jednocześnie uprzejmie informuję, że z uwagi na zobowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych niektóre dane zawarte z wniosku zostały wykreślone. I to pismo przesłał nam szef, z upoważnienia szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pan naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Szefa. Nazwiska podawał nie będę. Szanowni państwo, w efekcie przedmiotowych czynności kontrolujący ustalili, na samym wstępie już ten cytat jest, w efekcie przedmiotowej czynności kontrolujący ustalili, że Marek Sikora w latach 2008-2012, zajmując stanowisko wiceprezydenta Grudziądza, prowadził działalność gospodarczą. Uzasadnienie jest bardzo obszerne. Nie ulega wątpliwości, że działalność gospodarcza prowadzona przez spełnia wszystkie podstawowe przesłanki. Istotą naruszenia przez Marka Sikorę ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne jest jego udział w prowadzeniu tej działalności. Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych stwierdzono, że Marek Sikora brał czynny udział w pracach będących elementem realizacji zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych, zarówno pisemnych, jak i ustnych, zawartych przez niego samego, prowadzącą działalność gospodarczą z. I tu są podmioty wymienione z Grudziądza, z Olsztyna i farmy wiatrowe, z którymi ta działalność gospodarcza była prowadzona. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że w okresie od zakończenia przez Marka Sikorę prowadzenia działalności gospodarczej do czasu rozpoczęcia działalności przez współpraca z dwoma panami, którzy są wymienione tutaj z inicjałów, z Grudziądza odbywała się na podstawie cywilnoprawnej umowy zawartej z panem prezydentem Markiem Sikorem. Proszę państwa, no myślę, że każdy z państwa będzie mógł jakby kopię tego dokumentu tutaj dostać. Pozwoliliśmy sobie to skserować i myślę, że nic więcej, nic dodać, nic ująć. Sytuacja jest jasna. Ja jakby czując, chcąc swoje zobowiązanie wypełnić, poprosiłem tutaj państwa, żebyście państwo jakby do opinii publicznej to przekazali.
jeżeli są, może pan radny Stanisław Szyszka, który dzisiaj ze mną tutaj w tej konferencji jest, a chociażby tylko dlatego, że jako pan radny występował też o takie dokumenty. Ja myślę, że to jest też jakby sytuacja tego, co nie jest jednostkowe, bo pamiętacie państwo zawirowania wtedy, kiedy pan Nowogal odchodził z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej. Tam też jedne dokumenty były ważne, inne dokumenty nie były ważne. Zależy nam na tym, żeby spotykać się z państwem transparentnie, więc myślę, że pan radny ze dwa słowa na tę sytuację też jeszcze tutaj powie. Witam państwa wszystkich tu obecnych, szanowne media. Chciałbym też od siebie dodać, że nie tylko ja, ale wielu innych radnych zwracało się do pana prezydenta o informację, o podanie do publicznej wiadomości na temat kontroli CBA w stosunku do naszego wiceprezydenta Marka Sikory. Otóż pan prezydent Malinowski, twierdząc, że dokumenty są poufne i nikt do nich wglądu nie ma i nie będzie miał. To jest tylko sprawa dla pana prezydenta. Otóż za sprawą pana posła Janusza Dzięcioła zwrócili się tylko, znaczy nie tylko radni można powiedzieć, którzy sprzyjają tu posłowi i tak dalej, ale też niektórzy radni prosili z Platformy Obywatelskiej. I pan poseł Janusz Dzięcioł wystąpił do rzecznika, gdzie osobiście też pofatygował się, jadąc do Biura Centralnego, Biura Antykorupcyjnego, o takie stosowne dokumenty. Te dokumenty otrzymał tu na miejscu. Co nas bardzo zadziwiło, że w tych dokumentach są informacje, o których społeczeństwo nie wie i nie wiedziało. I też chcielibyśmy, żeby społeczeństwo, pan prezydent w sposób klarowny, bardzo higieniczny, transparentny przedstawił do publicznej wiadomości to, co się dzieje w naszym urzędzie. Bo wykorzystując lukę prawną, którą wykorzystał, jest to bardzo niemoralne. Ci ludzie oddali głosy. Bardzo dużo mieszkańców poparło kiedyś pana Malinowskiego, gdzie dzisiaj są zawiedzeni za te poczynania, które dzisiaj czyni. Ja uważam, żeby miasto było... żeby mieszkańcy tego miasta byli zadowoleni z tego, co się dzieje, a nie są, bo widać odgłosy na ulicy, widać, co mówią media, widać, co mówi pan prezydent, są zakłamania i pan prezydent Sikora, który po prostu w taki sposób się zachowywał, uważam, że to jest niegodne, nieposzanowanie tych obywateli. To wszystko, co mógłbym powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czuje się pan oszukany, że wcześniej nie mógł pan uzyskać tych dokumentów, a okazuje się, że można je było uzyskać? Można było uzyskać. Pan prezydent Malinowski te dokumenty miał u siebie i uważam, że te dokumenty, żeby to widniało transparentnie, pan prezydent powinien te dokumenty, które tu widnieją z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, powinien wszystkim mieszkańcom udostępnić. Byłoby to klarowne, nie wiem, co by z tego wyszło. Być może nie byłoby tej sytuacji, nie byłoby tej konferencji dzisiaj prasowej, ta, która jest obecnie. Ale w taki sposób, jak pan prezydent ukrywa to, nie powinno mieć miejsca w tym mieście. Ja dodam jeszcze może do tego pytania, które przed chwilą tutaj słyszeliśmy, że pamiętacie państwo, jak kiedyś powiedziałem, że mamy jakby takie poczucie, że ręka rękę myje. I czytając jakby ten dokument, chyba wychodzimy z takiego założenia, że jednak chyba ręka rękę myje, bo nie chcemy tutaj rzucać jakichś oskarżeń, nie chcemy jakby bawić się w Sherlocka Holmesa, bo nie od tego jesteśmy i prawdopodobnie robić tego nie umiemy. Ale umiemy przeczytać i wyciągnąć wnioski z takich prostych tutaj sytuacji, które CBA w tym uzasadnieniu podaje. Chcielibyśmy, bo tutaj trudno się czuć oszukanym. Tutaj po prostu to nie jest nawet oszustwo. Tu perfidnie ktoś nie chciał tego podać. To chciał ktoś to ukryć. Proszę państwa, to jest to, co ja bardzo często mówiłem, że my dzisiaj mamy społeczeństwo grudziądza i my wszyscy mamy dzisiaj jakby takie poczucie, że ta władza odleciała gdzieś daleko, że ona już dzisiaj nie jest nasza, mimo że myśmy ją wybierali, bo przecież ja też tą władzę wybierałem, ale ta władza gdzieś odleciała, ona już, że tak powiem, jest sobie i społeczeństwo jest sobie. Chcemy to miasto z powrotem przywrócić grudziądzanom, bo tylko oni są właścicielami tego miasta, to oni są gospodarzami tego miasta. To, co się dzieje w urzędzie, to jest tylko reprezentacja, ale ta reprezentacja przestała grudziądzan reprezentować. Panie pośle, mam dwa pytania do pana. Tak. Wcześniej pan wspominał, że ta cała sprawa ma związek z małżonką pana wiceprezydenta i z firmą, którą prowadziła pani małżonka, pani Sikora. Czy ten wątek się też w tym wniosku pojawia? Tak.
Ten wątek jest prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęłam, ponieważ chcieliśmy wykorzystać posiadane przez nas kompetencje i wykształcenie. Myślę, że to jest wypowiedź, tak? Tak, to jest wypowiedź. Jest to zakreślone, ale między wierszami to jest wykształcenie, to znaczy moje w zakresie psychologii, w zakresie energetyki i chyba nie, bo pani nie ma chyba doświadczenia w zakresie. Stąd nawet pierwotna nazwa tej działalności i tu jest znów zakreślone. W dalszej części oświadczenia wynika, że około 15 lat świadczy usługi konsultingowe z zakresu psychologii dla różnych podmiotów, między innymi 2008 rok została doradcą medycznym dla psychologów, zaś od 2009 roku zaangażowała się w projekt unijny dotyczący rozwoju kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych. Ponadto oświadczyła, uczestniczyła między innymi w jakichś szkoleniach z zakresu energetyki, chociaż to branża była i jest dla mnie mało zrozumiała. W oparciu o ustne oświadczenie, i tu jest zakreślone nazwisko i imię, ustalono, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniała osoby wyłącznie na umowę zlecenia lub umowy o dzieło. Od rozpoczęcia przez nią prowadzenia działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2011 roku na jej podstawie zaangażowała nie więcej niż 10 osób, przy czym osoby te to pracownicy naukowi z zakresu ornitologii, chiropterologii, ochrony środowiska, psychologii, pedagogiki. Także sami Państwo widzicie, że osoba, która się tutaj wypowiada, tak naprawdę sama stwierdza, że o energetyce nie miała dużego, że tak powiem, pojęcia, a zajmowała się tak naprawdę zawodowo zupełnie innymi sprawami, co nie znaczy, że poważnymi. Ale prowadząc taką działalność gospodarczą wspólnie z mężem, jak Państwo to przeczytacie później. Zresztą tutaj jest też na jednym z tych oświadczenie jakby w oparciu o powyższe fakty stwierdzono, że to Marek Sikora realizował zlecenia przyjęte przez od farm wiatrowych. Marek Sikora sam przyznał, iż pomagał w przygotowaniach wniosków do Energa, Enea, PSEA o przyłączenie farm wiatrowych do sieci. Także to tutaj nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że taka działalność była przez pana prezydenta Marka Sikory prowadzona i ja to Państwu przekazuję. Co dalej z tą sprawą, czy co dalej coś robiło? Co powinien prezydent Malinowski zrobić? No, prezydent Malinowski zrobił już wszystko, co powinien zrobić. Tak naprawdę wykorzystał lukę prawną, która w tym względzie tutaj była i jednego dnia odwołał pana prezydenta Sikorę, drugiego dnia powołał i pan Marek Sikora jakby dzisiaj jest nowym człowiekiem. My w związku z tym wystąpimy do ministra sprawiedliwości, żeby spróbował znowelizować ustawę i żeby tą lukę prawną można było wyeliminować. Bo skoro mamy takie miażdżące dowody, to prawo konsekwentnie powinno tą sytuację wyeliminować i wtedy nie byłoby tego powiedzenia, że ręka rękę myje, bo nie byłoby takiej możliwości, prawda? Urzędnik, który jest nad, powinien wiedzieć, że taką musi podjąć decyzję w tym względzie i nie ma tutaj z tym żadnej dyskusji. Chciałbym jeszcze nadmienić, że kilka tygodni temu pan Marek Sikora udzielał wywiadu do Radia PIK, gdzie też również udzieliłem z innym radnym takiego wywiadu. Coś się okazało, Marek Sikora przyznał się, że wystawiał faktury, brał za to pieniądze, że pomagał swoim znajomym, żeby im pomóc w tych projektach, co powiadomił swojego szefa, czyli pana Roberta Malinowskiego. Pan Robert Malinowski nazajutrz zaprzeczył, że jest to nieprawdą, że on o niczym nie wie, nikt go nie powiadamia, on takiej wiedzy nie ma. No to jakie domysły mieszkańcy mogą snuć wobec pana prezydenta i wiceprezydenta Sikory? Co tam się dzieje? Skoro my radni nie możemy dowiedzieć się, nie mamy takich informacji, bo pan prezydent zakłamuje to, jakie domysły snuć mieszkańcy? Jesteśmy bardzo ciekawi. To jest dla nas bardzo niezrozumiałe i chcielibyśmy pełnej informacji od pana prezydenta, publicznej informacji, aby pan prezydent w wywiadzie udzielił takiej informacji mieszkańcom. Bo mieszkańcy tego oczekują, nie chcą być zakłamywani. Jest bieda w mieście, jest bezrobocie w mieście, mieszkańcy są zbulwersowani i nie przystoi to na pana prezydenta, żeby ukrywać takie informacje. Podało to Radio PIK, była bardzo obszerna informacja na ten temat.
I do dzisiaj społeczeństwo nie wie nic na ten temat. I dzisiaj, żeby nie dzisiejsza konferencja prasowa, na pewno te dokumenty nie ujrzałyby światła dziennego, a myślę, że go ujrzą. Ja myślę, że to jest też jakby dobre usprawiedliwienie tego, może usprawiedliwienie to złe słowo, ale doskonała sytuacja do tego, dlaczego pan radny Stanisław Szyszka opuścił klub Platformy Obywatelskiej. No przecież takie sytuacje zdarzały się wcześniej, te sytuacje docierały do mnie. Myśmy wcześniej kilka razy ze sobą rozmawiali. Podsuwałem takie pomysły panu radnemu, żeby z tego klubu wyjść, chociażby dlatego, że dzisiaj może przed państwem stanąć z podniesioną przyłbicą i z wysoko uniesioną głową, bo nie firmował tego, o czym państwu tutaj mówimy i o czym z państwem dzisiaj tutaj rozmawiamy. A pana zdaniem wiceprezydent Sikora nie wiedział, że nie może podejmować takich czynności, czy po prostu liczył, że uda się to ukryć? Nie, pan wiceprezydent Sikora wiedział, że to, co prowadzi, to jest takie na granicy prawa. Czytając to oświadczenie, które tutaj pani zajmująca się psychologią mówiła, to już wynika, że oni wiedzieli, że to jest coś takiego, czego pan prezydent Sikora nie powinien robić. Tutaj też w tych dokumentach, jak państwo później weźmiecie to i przeczytacie, jest czarno na białe, że pan prezydent wiedział. To, co mówił pan radny Stanisław Szyszka, to jest sytuacja taka, że kiedy informował swojego szefa o tym, że prowadzi taką działalność gospodarczą. My tu mamy wypisane dokładnie minuty, w których to w Radiu PIK w tej audycji zostało powiedziane, więc ja myślę, że to było robione z premedytacją i dopóki to się udawało, to się udawało, a dopóki, kiedy już sprawa runęła, no to trzeba było zrobić tak, jak zrobić, żeby ratować tyłek. Przepraszam za kolokwializm i za wyrażenie. Czy CBA będzie jeszcze jakieś kroki dalsze podejmowało w związku z tą sprawą? Nie, CBA chyba oddało wojewodzie. CBA już chyba dalszych kroków w tym względzie podjąć nie może. CBA oddało jakby tutaj wojewodzie, przekazało wojewodzie dokumenty, bo z tego co wiemy, wojewoda prowadzi postępowanie. Ale wojewoda już zakończyła to postępowanie. No, ale sami państwo widzicie, to ręce opadają. No, więcej, inaczej skomentować tego nie można.